Cześć, witajcie. Nie tak dawno opowiadałem Wam o nowym Realme 11 Pro Plus, ale winien Wam jeszcze jestem króciutką recenzję jego tańszego, trochę skromniejszego brata, czyli Realme 11 Pro. Te smartfony, podobnie jak ich opakowania, są do siebie naprawdę bardzo podobne, by nie powiedzieć po prostu pod wieloma względami identyczne. Ale jest też kilka różnic i dziś po prostu skupię się na tym, co różni 11 Pro od jego droższego brata z plusem. Zapraszam. Smartfony wyglądają niemalże tak samo. Oba możecie mieć w tych samych kolorach. Ten efektowniejszy, przygotowany przez byłego stylistę Gucci'ego, już widzieliście w recenzji Realme 11 Pro Plus, którą możecie sobie zobaczyć na tym kanale. Zatem dziś, opowiadając o modelu Pro, postanowiłem pokazać Wam tą skromniejszą wersję. Czarną. Dla tych, co wolą klasykę, ta wersja jest mniej rzucająca się w oczy, ale nadal oczywiście mamy tutaj tą charakterystyczną, okrągłą oprawkę aparatu fotograficznego. Tyle, że w modelu Pro jest zdecydowanie skromniej wypełniona. Są tu tylko dwa aparaty, a ten główny jest 100 megapikselowy zamiast 200. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to oba smartfony mają takie same ekrany, zatem tutaj nie będę się już szczególnie rozwodził. Powiem tylko krótko, ten wyświetlacz jest po prostu dobry i ma zakrzywione brzegi, co nie każdemu się spodoba. Mnie osobiście w żaden sposób nie przeszkadzało. Ten wyświetlacz po prostu mi się podobał. Szerzej oczywiście o nim w recenzji Realme 11 Pro Plus. Podobnie zresztą jak o interfejsie, bo interfejs tutaj jest też taki sam. Takie same mamy również głośniki stereo. Też są całkiem przyzwoite, ale ubocznym skutkiem tej stereofonii jest to, że kiedy rozmawiamy, trochę za dużo dźwięku wydostaje się na zewnątrz i żeby rozmawiać dyskretniej, trzeba telefon trochę przyciszyć. W modelu bez plusa jest taki sam akumulator jak w plusie, 5000 mAh i jego osiągi są zbliżone. Ten smartfon też bez problemu pracuje 2 dni, czasem nawet pociągnie 3 dni. Natomiast jest tu niestety trochę wolniejsze ładowanie niż w modelu z plusem, bo plus miał 100W, tu mamy 67W, co pozwala napełnić baterię w jakieś 45 minut. Też nieźle, a co najważniejsze, znów odpowiednia ładowarka jest w zestawie. W zestawie znajdziemy również silikonowy, porządny pokrowiec. A telefon fabrycznie będzie miał naklejoną folię ochronną. Może już niezbyt trwałą, ale nadal jakąś ma. Jeżeli chodzi o wydajność, jest tu ciutkę słabiej niż w modelu z plusem, ale ciutkę. Dlaczego? Bo tak naprawdę procesor jest ten sam, tylko mamy tu po prostu mniej pamięci. Ten telefon występuje w niższych tierach pamięci, zatem wiadomo, no ta wydajność będzie też niższa, ale nadal. Całkiem sprawnie to wszystko działa. Co najważniejsze, telefon nie nagrzewa się za nato i nie ma throttlingu. To jest podstawa i rzeczywiście tutaj to zachowano. To nie jest gamingowy mocarz, ale bardzo porządny średniak, nadal kręcący ponad 500 000 punktów w Antutu, więc do wydajności również tu w tym telefonie nie należy się przyczepiać. A do fotografii? No cóż, cyferki nie kłamią, zawartość oprawki aparatu też nie kłamie, no jest tu oczko gorzej niż w modelu z plusem. Model z plusem, przyznam szczerze, nawet wręcz pozytywnie mnie zaskoczył, a model bez plusa, czyli Realme 11 Pro, no cóż, po prostu mnie nie rozczarował. To nadal robi całkiem porządne zdjęcia, tylko oczywiście oferuje trochę skromniejsze możliwości, no bo nie ma aparatu szerokokątnego chociażby. Jest dwumegowy aparacik do makro, no ale wiadomo, od dwumegówki do makro my raczej nie powinniśmy zbyt wiele wymagać. Natomiast od aparatu głównego, który ma 100 megapikseli, już owszem, możemy czegoś wymagać. No i co dostajemy? Generalnie dostajemy całkiem fajne zdjęcia, robione w dzień, cieszą kolorami, czasem trochę nawet za bardzo, ale akurat ja taką manierę lubię i ona jest coraz powszechniejsza w smartfonach. Takie lekkie podkręcanie barw, ale bez przesady. One nadal pozostają na dosyć naturalnym poziomie, ale są takie fajne, miłe dla oka. Dobrą ostrość, dobrą rozpiętość tonalną, dobre doświetlenie. Tu w zasadzie nie przyczepiłbym się praktycznie do niczego. Oczywiście zdjęcia wynikowe są 12-megapikselowe, ale powiem szczerze, ja nie widzę sensu przełączania się na 100 megapikseli, bo po prostu tylko szybciej zapchamy pamięć, a te zdjęcia wcale nie są dużo lepsze, o ile nie zamierzamy drukować plakatów. Producent proponuje nam tutaj też dwukrotne przybliżenie uzyskiwane na bazie wycinka z dużej matrycy. No, ono jest w miarę przyzwoite, ale po prostu jak długo możemy, to raczej starajmy się z niego nie korzystać. Jak już skorzystamy, to źle nie będzie, ale w dzień, bo w nocy to już dałbym sobie spokój. Zoom cyfrowy tradycyjnie sobie odpuści, a zdjęcia nocne, no cóż, im widniej, tym lepiej. W fotografii miejskiej ten telefon sprawdzi się naprawdę dobrze. Oddaje taki przyjemny miejski klimacik z tymi różnymi światłami w tle. No fajnie to wygląda, tutaj większych zastrzeżeń do tego smartfonu raczej nie mam. Jeżeli jest już ciemniej, no to już niestety
niestety pojawia się szum, tryb nocny, to tutaj też już wiele nie zdziała. Natomiast na planach, gdzie jest trochę światła, czy to od latarni, czy tam od samochodów i tak dalej, no to już te zdjęcia są całkiem fajne i naprawdę przyjemne do oglądania. Ale podkreślam, bez żadnych przybliżeń, bez kombinowania z żadnym zoomem. Aparat do selfie, no, też tu jest biedniejszy niż w wersji z plusem. Ma niby o połowę mniej pikseli, ale powiedzmy, że zdjęcia selfie nadal robi całkiem dobre, czy to w dzień, czy to w nocy. Większych zastrzeżeń mieć nie można. Powodów do jakichś super zachwytów też tutaj nie mamy. Pamiętajcie, to jest średniak, a nie flagowiec, więc tutaj nie będzie flagowego poziomu. Podobnie z filmami. Jest przyzwoicie, poprawnie, no i w zasadzie tyle. Zatem króciutko podsumowując możliwości fotograficzne Realme 11 Pro. Jest całkiem przyzwoicie jak na średniaka, natomiast jeżeli zależy Wam na naprawdę porządnej jakości zdjęć, to raczej postawcie na model z plusem. On robi dużo lepsze zdjęcie i zaoferuje dużo szersze możliwości, jeżeli chodzi o ich wykonywanie. A różnica w cenie nie jest jakoś tam taka dramatyczna. No i właśnie, pora podsumować. Czy 11 Pro, czy 11 Pro Plus? Powiem Wam tak. Nie oglądając się na cennik, wybrałbym zdecydowanie Realme 11 Pro Plus. Szczególnie, jeżeli zależy Wam na jakości zdjęć. Dodatkowo ten smartfon oferuje jeszcze wyższą nieco wydajność i szybsze ładowanie akumulatora. Natomiast jeżeli zdjęcia nie są dla Was kluczowe, a chcecie, żeby po prostu telefon sprawnie, dosyć płynnie pracował, to 11 Pro Wam wystarczy. Ile można zaoszczędzić? Wybierając 11 Pro, będziecie musieli zapłacić 1799 za wersję bardzo podstawową, 8 plus 128 i 1999 za wariant 8 plus 256 giga. Z kolei za plusa, który występuje wyłącznie w wersji 12 plus 512, czyli już takiej mocno dopasionej, trzeba zapłacić 2399 zł. Zatem mamy różnicę 400. No i musicie się zastanowić, czy przypadkiem nie warto tych 400 dopłacić za dużo większą pamięć. No oczywiście, co za tym idzie, większą wydajność, szybsze ładowanie i zdecydowanie lepsze zdjęcia. Ja bym to zrobił bez wahania, natomiast ten model polecam wszystkim, którym nie zależy na fotografii, a chcieliby jednak trochę zaoszczędzić. No i jeżeli są minimalistami, to nawet ta wersja za 1799 zł może im wystarczyć. Bo 11 Pro nie jest złym telefonem, natomiast 11 Pro Plus jest zauważalnie lepszy, a w sumie nie jakoś dużo droższy. Oczywiście decyzja należy do Was, a ja już teraz definitywnie kończę temat tegorocznej numerkowej serii smartfonów Realme. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!